Mam pytanie do Darek Ziemiańczyk. Witam Państwa. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest zastępca wójta gminy Brzeziny, Leszek Adamczyk. Witam Pana. Witam Pana redaktora, witam radiosłuchaczy. Panie wójcie, kilka dni temu starosta powiatu brzezińskiego, Bartłomiej Lipski, zaprosił włodarzy gmin z terenu powiatu brzezińskiego na spotkanie i wiem, że tematem tego spotkania była kwestia CPK. No więc właśnie, czyżby w tej materii, w materii związanej z szeroko rozumianym tutaj powiedzmy centralnym portem komunikacyjnym, coś się zmieniło? Tak, rzeczywiście w ubiegłym tygodniu z inicjatywy pana starosty na terenie tutaj naszego Urzędu Gminy Brzeziny odbyło się spotkanie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, których inwestycja związana z centralnym portem komunikacyjnym, a konkretnie z koleją dużych prędkości na odcinku Łódź-Warszawa dotknie. Więc spotkali się tutaj przedstawiciele naszej gminy, miasta Brzeziny, jak i gminy Dmosin, ponieważ gmina Rogów i gmina i miasto Jeżów są poza inwestycją. W związku z tym te trzy samorządy z inicjatywy pana starosty rozmawiały nad tym, co dzieje się w tej chwili w kwestii kolei dużych prędkości. Takim nową sprawą jest to, że wojewoda łódzki wydał zarządzenie numer 117 przez 2024 i to jest zarządzenie z maja 2024 roku w sprawie planu rezerwacji obszaru inwestycji towarzyszącej centralnemu portowi komunikacyjnemu. I właśnie to zarządzenie wprowadziło w swojej treści dodatkowe ograniczenia związane również z działaniami samorządów, bo jest to na przykład powstrzymanie się od jakichkolwiek podziałów, od jakichkolwiek zmian praw własności, od jakichkolwiek inwestycji, czy też od powstrzymania się od wydawania warunków zabudowy. Czyli generalnie tutaj dla mieszkańców i naszej gminy, ale i też pozostałych gmin, na terenie których ta linia przebiegać będzie, jest szereg ograniczeń, z których z całą pewnością mieszkańcy nie będą zadowoleni z tego jak najbardziej. Czyli należy rozumieć, można przyjąć, że te plany przebiegu kolei tych dużych prędkości, które zostały przygotowane wcześniej, jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości. One, jeżeli chodzi o przebieg, prawda, no, będą realizowane w tym sensie, że tu w kontekście tego, o czym Pan mówi, no, wydaje się, że tu już zmian nie będzie. Jeżeli chodzi o sam przebieg. Jest w obiegu tak zwany wariant inwestorski. Jego trasa została na mapę wytrasowana, naniesiona. Wiemy, jak przebiega ten wariant inwestorski, a o to, co pan przed chwilą zapytał, to jak najbardziej prace związane z tą koleją dużych prędkości na odcinku, o którym wcześniej wspomniałem, nabierają tempa. Ja pamiętam, że wiele, wiele lat temu rozpatrywany był przebieg kolei dużych prędkości, tak zwany Y. On z grubsza pokrywał się z przebiegiem obecnym. W związku z tym zarówno inicjatorzy, którzy wcześniej zakładali budowę takiej kolei dużych prędkości, jak i później inwestycje związane z centralnym portem komunikacyjnym, utrzymały przebieg tej trasy właśnie z Łodzi do Warszawy z pominięciem centralnego portu komunikacyjnego. Więc tutaj od wielu, wielu lat jest wola ku temu, żeby ta linia kolejowa jako jedna z pierwszych na terenie Polski powstała. Jak się ma właśnie ta, no wiemy, nie wchodząc już w szczegóły, w gruncie rzeczy nowa koncepcja, bo trasa, powiedzmy ten przebieg, no, zostaje
tak jak pan powiedział przed chwileczką, no w zasadzie bez zmian. Zakres się, no wiemy z doniesień medialnych, że się zmienia, ale jak wygląda, ja wiem, że to nie jest w pana gestii, ale no zapytam, bo zapewne na tym spotkaniu, o którym przed chwileczką mówiliśmy, była o tym mowa, jakie losy przystanku kolejowego, jeżeli chodzi o miasto Brzeziny. No tu faktycznie bardziej właściwą osobą byłby burmistrz. No tak, wejdę w słowo, ale oczywistym faktem jest, że powiedzmy ta stacja, ona gdyby powstała, no to ona by, powiedzmy, była no, nie tylko dla mieszkańców Brzezin, ale też i gminy Brzeziny, bo usytuowanie tego przystanku, ja wiem, że ewentualnie, no można powiedzieć, że w zasadzie na pograniczu, prawda, miasta i gminy. Ale właśnie wróćmy do mojego pytania. Moim zdaniem i nie tylko moim, bo również wypowiadali się w tym samym tonie przedstawiciele miasta Brzeziny, jeżeli kolej dużych prędkości przez teren miasta ma przejść, a wszystko na to wskazuje, to oczywiście jak najbardziej uzasadnionym byłoby to, żeby powstała również stacja kolejowa, która będzie jakimś udogodnieniem dla mieszkańców zarówno miasta, jak i gminy, jak i no niekoniecznie naszej gminy, ale również gminy Nowosolna, bo lokalizacja byłaby gdzieś w okolicach, powiedzmy, na tyłach cmentarza, prawda, Brzezińskiego. Więc tutaj no, stanowisko miasta jest takie, że jeżeli kolej, no to jak najbardziej ze stacją, która wstępnie była planowana i która została w jakimś stopniu zaakceptowana. Może nie przez wszystkich, bo jak wiemy są grupy osób niezadowolonych z tej inwestycji, wyrażają otwarcie swój sprzeciw. Natomiast no, z jakim skutkiem będą te ich działania, jaki skutek będą miały te ich działania, trudno określić. Jest to inwestycja rządowa, w pewnym sensie pobudzi jakiś rozwój zarówno miasta, jak i tutaj terenów wokół. W związku z tym prawdopodobnie wszystko na to wskazuje, że zaistnieje. Ale na ten moment no nie ma jeszcze pewnika, bo używa pan sformułowania prawdopodobnie. No pan starosta łącznie tutaj z naszymi samorządami wystąpił do Centralnego Portu Komunikacyjnego w Warszawie z pismem, w którym między innymi wskazał, że dworzec kolejowy w Brzezinach byłby jak najbardziej pożądany. Ale odpowiedzi jeszcze nie ma. Nie ma odpowiedzi, czekamy cierpliwie. Panie wójcie, kwestia, która no, przez relatywnie długi czas była bardzo taką wzbudzającą emocje społeczne, to była kwestia budowy, może inaczej, pozwolenia na budowę kurnika na 10 tysięcy kurcząt w miejscowości Grzmiąca. W miejscowości Grzmiąca jest to wieś w powiecie brzezińskim, ale w gminie właśnie Brzeziny. No wiem, że odbywały się spotkania tak przedstawicieli Urzędu Gminy z mieszkańcami, jak i z potencjalnym inwestorem. No i na tych spotkaniach no było, szukam odpowiedniego słowa, ale bardzo gorąco, bo mieszkańcy wsi nie zgadzali się z tą decyzją na ewentualną budowę. Zresztą no nie tylko tej wsi, wiem, że i okolicznych innych wsi również. Jak wygląda sytuacja w tym momencie? Na początku może uściśle, że nie chodziło o pozwolenie na budowę, ponieważ pozwolenie na budowę wydaje starostwo powiatowe. Natomiast już o samą budowę. Tak, tak. Natomiast gmina rozpatrywała wniosek inwestora o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. I to miała być decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji o nazwie budowa budynku gospodarczo-inwentarskiego kurnik do 40 dużych jednostek przeliczeniowych wraz ze szczelnym bezodpływowym zbiornikiem do gromadzenia nieczystości ciekłych w zabudowie zagrodowej na działce w miejscowości Grzmiąca.
W listopadzie 2023 roku inwestor zwrócił się do gminy z wnioskiem o wydanie takiej decyzji. Gmina oczywiście w myśl obowiązującego prawa i przepisów była zobowiązana do przeprowadzenia postępowania administracyjnego, które ewentualnie zakończyłoby się wydaniem takiej pozytywnej decyzji dla inwestora. Jak zawsze, tego typu postępowania administracyjne rządzą się określonymi prawami, są realizowane w określonych ramach, wymagają uzgodnień z innymi instytucjami, w tym przypadku między innymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, ponieważ inwestycja znajdowała się w obszarze Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Cały tok postępowania przebiegał bez większych zakłóceń. Stronami postępowania byli również właściciele działek, które sąsiadowały z tą inwestycją. Wszystkie strony aktywnie uczestniczyły w tym postępowaniu. I ponieważ gmina nie otrzymała żadnego sprzeciwu ze strony żadnych instytucji opiniujących. Powiedzę słowo. Tak? Te zarzuty, które padały ze strony mieszkańców, to były zarzuty takie, że poinformowane zostało, w tej chwili pan o tym powiedział przed chwileczką, najbliżsi chyba tylko i wyłącznie sąsiedzi właśnie tejże działce, na której miał by stanąć ten kurnik. Natomiast społeczność, no powiedzmy całej wsi, o tym nie wiedziała. Znaczy i od strony formalnej pan to potwierdza, prawda, że tak właśnie było i to był ten największy zarzut, który czyniono na tym etapie właśnie urzędowi gminy Brzeziny. Proszę mnie poprawić, jeżeli tutaj coś pomyliłem. Nie pomylił pan redaktor. Trudno wyobrazić sobie sytuację, że w przypadku wydawania decyzji o warunkach zabudowy konsultacje przeprowadzalibyśmy ze wszystkimi mieszkańcami wsi. Tym bardziej, że jak wiemy, jest to wieś. Na gruntach do produkcji rolnej bardzo często, jeżeli nie ma jakichś ograniczeń, można budować obiekty do produkcji rolnej. Trudno sobie też wyobrazić sytuację, że takie obiekty powstawałyby w mieście. Prawda? Powstają zwykle na wsi. Oczywiście też wcześniej, dużo wcześniej pani sołtys z tej miejscowości miała wiedzę o tym, że takie kroki tutaj w gminie są czynione w kierunku wydania takiej decyzji. Chcę podkreślić zdecydowanie, że biorąc pod uwagę takie typowo urzędnicze podejście do sprawy. Może część mieszkańców może się nie zgodzić z taką tezą, ale biorąc pod uwagę takie urzędnicze podejście do sprawy, nie było podstaw ku temu, żeby wydać negatywną decyzję. Tu trzeba podkreślić, że stronami postępowania są wszyscy, również w szczególności ta osoba, która się zwróciła. Ta osoba ma możliwości odwołania się od decyzji. Jeżeli organ, który będzie to sprawdzał, czy ta decyzja była wydana zgodnie z prawem, czy nie, może, jeżeli gmina nie dopełni wszelkich staranności przy jej wydawaniu, może taką decyzję uchylić i kazać ponownie rozpatrywać. W związku z tym... Panie wójcie, muszę wejść słowo, bo spoglądam na nasz czas. Rzeczywiście zostało nam relatywnie już niedużo czasu, bo około powiedzmy 2 minut. Dlatego też tutaj chciałbym postawić kropkę, jeżeli chodzi o ten aspekt, powiedzmy od tej strony formalnej, bo dla naszych słuchaczy jeszcze raz to podkreślę, że te spotkania przebiegały w bardzo gorącej atmosferze, w bardzo, bardzo gorącej. Natomiast jaki jest finał, panie wójcie? Finał jest taki, że w Urzędzie Gminy Brzeziny pojawił się inwestor. Była rozmowa z udziałem pani wójt i inwestor, który zresztą był obecny na drugim spotkaniu z mieszkańcami, widział, jak mieszkańcy reagują na jego zamiary. Że są, mówiąc delikatnie, bardzo nieprzychylni. Tak, bardzo nieprzychylni. Więc inwestor podjął samodzielnie decyzję, że rezygnuje z tej budowy. I to jest informacja na chwilę obecną, że inwestor nie zamierza tego kurnika w tym miejscu budować. Ale czyli... ja podkreślam jeszcze raz, że jest to suwerenna decyzja inwestora i tutaj my nie mogliśmy wpływać na tą decyzję. On sam widocznie zauważył, że musi
pomyśleć o jakimś innym rozwiązaniu swojej sytuacji. No i chciałoby się powiedzieć, że należy dążyć do tego, aby wszystkie strony były zadowolone. W tym konkretnym przypadku można powiedzieć generalnie o trzech stronach, prawda? Nie zawsze tak się da, no ale, ale decyzja zapadła taka, o jakiej pan powiedział. No oczywiście bardzo chcielibyśmy, żeby wszyscy byli zadowoleni z decyzji, które w gminie są wydawane, ale mamy tu oczywiście świadomość tego, że nie zawsze jest to możliwe. Zawsze jest więcej niż jedna strona postępowania i nie wszystkie są do końca z rozstrzygnięć zadowolone. Panie Wójcie, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. A przypomnę, że moim i Państwa gościem był zastępca wójta gminy Brzeziny, Leszek Adamczyk. Dziękuję bardzo. Dziękuję.